Proszę Państwa, jest takie sławne powiedzenie Hegla, że sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu. No i w nawiązaniu do tego powiedzenia chciałbym naprzód zauważyć, że jest bardzo słuszną decyzją, aby po takim bogatym bardzo materiale empirycznym, ukazującym rozmaite strony rewolucji francuskiej, przedstawić refleksję na jej temat w pismach reprezentatywnych autorów konserwatywnych, jak tutaj w tytule mojego wystąpienia o tym jest mowa. Oczywiście mam nadzieję, że Państwo nie wymagają ode mnie, abym w toku pół godziny, jakie mam do dyspozycji, przedstawił jakiś pełny obraz refleksji tych autorów. Będę starał się uchwycić i wskazać pewne jakby podstawowe linie ich rozumowania i to, co jakby szczególnie istotne w tym, co na temat rewolucji autorzy ci rozmyślali i pisali. Może oczywiście także być zasadne pytanie, dlaczego akurat właśnie ci trzej, prawda, autorzy, czy ci trzej myśliciele, przecież na temat rewolucji i jej sensu wypowiadało się wielu innych, równie wybitnych autorów, prawda? Choćby również właśnie równolatek i bardzo bliski Demestrowi Louis de Bonald i wicehrabia de Chateaubriand, i wielu innych Francuzów oczywiście przede wszystkim, ale i nie tylko, z takiej perspektywy teologicznej. Warto by tutaj także podkreślić refleksję księdza, a później biskupa, także Jeana Josepha Gomme w XIX wieku. Więc naprzód chciałbym usprawiedliwić, dlaczego ci trzej autorzy. Otóż wybrałem ich celowo dlatego, że przede wszystkim, że ze względu na bardzo jakby różną perspektywę przestrzenną i czasową, jaką ci autorzy, ci myśliciele posiadają. Reprezentując w związku z tym, czy naświetlając także fenomen rewolucji z tych punktów widzenia, które ze względu na tę ich biografię są i usytuowanie są znamienne. A więc proszę zauważyć, że mamy tutaj pierwszy autor, to Anglik, ściślej mówiąc Anglo-Irlandczyk, prawda, czyli Edmund Burke i zarazem, co dwie okoliczności tu należy podkreślić, politycznie przez całe życie Burke reprezentował orientację, która się jeszcze wtedy tak nie nazywała, bo to słowo nie funkcjonowało, ale liberalną, prawda? To znaczy był związany z partią Whigów. Był jednym z najwybitniejszych polityków i przywódców, w dodatku znanym z sympatii, co było czymś niekonformistycznym jak na poddanego korony brytyjskiej, znanym z sympatii, jaką okazywał rewolucji amerykańskiej, prawda, i bronił jej praw. Miał zatem wszelkie zadatki do tego, aby rewolucję przywitać przychylnie, prawda? Do tego należy jeszcze dodać fakt, iż był to człowiek wychowany w religii protestanckiej. Przez jego nauczycielem był kwakier, aczkolwiek, ponieważ jego matka była katoliczką,
to wykazywał rzadką jeszcze także wówczas wśród protestantów angielskich no, taką postawę tolerancyjną, byśmy powiedzieli, wobec katolików. Drugi autor, Joseph de Maistre, właściwie Joseph Marie Comte hrabia de Maistre, no, wydaje nam się, i oczywiście tak zwykle, że to jest jeden z francuskich doktorów kontrrewolucji. No to nie jest takie zupełnie jednoznaczne, prawda? Znaczy de Maistre był na pewno Francuzem w sensie kulturowym. No pisał przede wszystkim po francusku, to był jego język, to był jego język naturalny, prawda? Był całkowicie przesiąknięty francuską kulturą, tak? Był Sabaudczykiem, ale Sabaudia w tym czasie jeszcze nie była terytorium francuskim, prawda? Jako Sabaudczyk de Maistre był poddanym króla Sardynii formalnie. No a tak de facto Piemontu, prawda, to Piemont z Turynem był centrum tego stosunkowo zresztą młodego, bo XVIII-wiecznego królestwa, no którego większość mieszkańców to byli Włosi, prawda. Więc de Maistre był kulturowo i językowo Francuzem, ale wobec rewolucji to był cudzoziemiec, tak? To był poddany, jak mówię, króla Sardynii, zresztą dyplomata w jego służbie. Także w stosunku do Francji był kimś podobnie jak Berg, choć oczywiście jakby bliżej, z mniejszym dystansem z zewnątrz, ponieważ tu można powiedzieć, że tak na marginesie, że no, jak wiadomo, Włosi nie wydali zbyt wielu wybitnych myślicieli konserwatywnych czy tradycjonalistycznych, no to dlatego tego de Maistre'a lubią jakby trochę sobie przypisywać, prawda? Znaczy też często piszą o nim Giuseppe di Maistre, prawda? No, ale on, oczywiście żaden z niego był Giuseppe, tak? No to był, człowiek, jak mówię, kulturowo kochający Francję, zakochany we Francji, to nie ulega żadnej wątpliwości. No i wreszcie w trzecim wypadku mamy no i oczywiście jest to bardzo ultramontański, czyli propapieski, aczkolwiek co wcale nie oznacza, że doktrynalnie ortodoksyjny katolik. Zresztą z epizodem masońskim w swojej biografii, prawda, żeby jeszcze bardziej rzecz skomplikować. No ale niewątpliwie generalnie rzecz biorąc tradycjonalista, a więc przedstawiciel takiej najbardziej twardej, reakcyjnej postaci konserwatyzmu. No i wreszcie trzeci, no to jest nareszcie Francuz, tak? No Pierre Gaxot to Francuz, nie ulega żadnej wątpliwości. To historyk i eseista związany, już dwudziestowieczny, prawda, związany z monarchistyczną, ale monarchistyczno-narodową czy nacjonalistyczną Action Française. Zresztą przez pewien czas sekretarz jej intelektualnego przywódcy Charlesa Maurrasa. A więc mamy tutaj inną perspektywę już, prawda? To jest neotradycjonalizm, czy też neorojalizm, który jest jakby poszerzony o tę taką perspektywę myśli, no, tej doktryny, która nazywała się nacjonalizmem integral, prawda? Czyli nacjonalizmem integralnym, a więc całościowym, to znaczy poszerzonym o rojalizm, w którym jednak, i to jest dosyć istotne z punktu widzenia oceny rewolucji, jest się monarchistą dlatego, że dochodzi się do wniosku,
iż monarchia jest instytucją najlepiej służącą interesowi narodowemu, że to monarchia stworzyła Francję, tak? Że to monarchia jest instytucją podporządkowaną francuskości jako podstawowej wartości, prawda? Temu wielkości i chwale Francji. Czyli gdyby monarchia źle spełniała swoją rolę, no to w takim razie z tego punktu widzenia logicznie powinna być odrzucona. Otóż taki punkt widzenia, prawda, jaki jest charakterystyczny dla tych royalistów narodowych, no byłby nie do przyjęcia właśnie dla kontrrewolucjonistów tych wcześniejszych, prawda, tych, którzy są współcześni rewolucji, czy niedługo potem żyją i działają, dla których jest odwrotnie, prawda, to naród to słowo podejrzane, tak, słowo rewolucyjne, tak, to jest, a Francja, no jak mówili właśnie royaliści z przełomu XVIII-XIX wieku, prawda, jest tam, gdzie są lilie. Co to znaczy? No lilie to herb dynastii królewskiej, prawda, kapetyngów i ich wstępnych Bourbonów. A więc jeśli Ludwik XVIII jest w Warszawie na wygnaniu, tak, albo w Mitawie w Kurlandii, to tam jest Francja, a nie tam między Atlantykiem a Adriatykiem, prawda, czy między Wogezami a Pirenejami. Tam jest Francja i dlatego dla royalisty powiedzmy z około 1800 roku i następnych jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że na przykład ten royalista będzie w służbie, powiedzmy, imperatora Rosji, prawda? I znamy pamiętnik tam na przykład jakiegoś francuskiego szlachcica, emigranta, który w bitwie pod Borodino bierze udział. Ale po czyjej stronie? No po stronie rosyjskiej. Jest oficerem armii rosyjskiej, no i pisze: nieprzyjaciel tego, o tej godzinie nas zaatakował tu i tam. Kto to jest nieprzyjaciel? No Francuzi, prawda? Francuzi z wielkiej armii, więc to jest także ta różnica perspektywy. Tyle wstępnych ustaleń, natomiast no, teraz, jak mówię, pokrótce postaram się nakreślić jakby te przewodnie linie interpretacyjne poszczególnych autorów. Jeśli chodzi o Edmunda Berka, to zacząłbym tutaj od przywołania takiej maksymy również żyjącego w tej epoce, a znacznie młodszego, genialnego poety z romantyzmu niemieckiego, Nowalisa, który zanotował, zachwycony właśnie książką Berka, zanotował taką refleksję. Napisano wiele rewolucyjnych książek za rewolucją. Natomiast pan Berk napisał rewolucyjną książkę przeciwko rewolucji. I to jest jakby właśnie istota rzeczy. Mianowicie Berk, jak mówię, stary Whig, liberał, powinien właściwie tę rewolucję zaaprobować i w jej przyklasnąć, podobnie jak właściwie nieomal wszyscy jego partyjni koledzy z partii Whigów. I dlatego stanowisko Berka było kompletnym zaskoczeniem. Ale zarazem ta odmienność perspektywy whigowskiej pozwoliła mu właśnie napisać książkę rewolucyjną, to znaczy pokazującą w zarodku fałsz tego wszystkiego, co właśnie we Francji się dzieje. I w związku z tym należy także podkreślić, iż Berg pisze, dokonuje tej analizy na samym początku rewolucji. Tutaj profesor Kucharczyk, jak słyszałem,
zakończył swoje wystąpienie stwierdzeniem, że właśnie nie można rewolucji dzielić na dobrą i złą fazę, prawda? Otóż musimy sobie uświadomić, że ja się oczywiście całkowicie zgadzam z tym poglądem, ale musimy sobie uświadomić, że Berg swoje refleksje snuje, oczywiście potem pisał dalsze książki, jak Listy o Królobójczym Pokoju i tak dalej, gdzie już wszystko wiedział, ale swoją podstawową analizę rewolucji snuje, kiedy właściwie jeszcze nic strasznego się nie dzieje, tak by można powiedzieć. Nikt jeszcze nie słyszał o wielkim terrorze, nikomu się nie śniło, że można króla zgilotynować, nikt nie podejrzewał, że księża i zakonnice będą topieni w dziurawych barkach, prawda, w małżeństwach republikańskich, czyli związani ze sobą, prawda? Nikomu do głowy nie przychodziło, że mogą zaistnieć takie rzeczy, prawda? Berg swoje pierwsze wystąpienie przeciwko rewolucji, takie oralne, ma w Izbie Gmin 6 maja 1790 roku. Też w tych miesiącach mniej więcej pisze taki wstępny szkic odpowiedzi pewnemu francuskiemu szlachcicowi nazwiskiem Dupont, który prosi go o opinię. Oczywiście szlachcic jest pełen entuzjazmu, tak? Jutrzenka wolności wybija, prawda? No i teraz ten Berg wylewa na niego kubę zimnej wody. No i w toku tego roku jeszcze zostaje napisane i zostaje wydana już cała spora książka, czyli właśnie refleksje o rewolucji we Francji. To ważne, czasem się mówi rewolucji francuskiej. Berg pisze wyraźnie, rewolucja we Francji, a nie francuska. Dlatego, że Berg od początku widzi, że jest to rewolucja antyfrancuska w istocie. A więc Berg swoją analizę przedstawia, kiedy jeszcze jakby nic strasznego właściwie się nie dzieje, prawda? Kiedy wszystko wygląda na to, że sytuacja zmierza ku temu, że Francja z monarchii absolutnej przekształci się w taką podobną do brytyjskiej monarchię konstytucyjną i parlamentarną. Prawda? Tak to właściwie wszyscy na ogół postrzegają. Natomiast Berg przewiduje cały dalszy proces rewolucji. Przewiduje nie tylko masakry, nie tylko wojnę z Kościołem, nie tylko w prawie tej drugiej książeczce, rok później napisanej, nie tylko zamordowanie króla i królowej, ale Berg w tej pierwszej książce przewiduje nawet, co będzie po rewolucji. Prawda? To znaczy przewiduje, czym ona się skończy. Skończy się dyktaturą wojskową. No i tak się skończyła, prawda? Czyli bonapartyzmem. A więc to jest książka głęboko profetyczna. Berg przede wszystkim rozpoznaje, jakie są główne siły rewolucji, siły sprawcze. I wskazuje dwie. Pierwsza to jest burżuazja, przede wszystkim górna warstwa burżuazji, kapitaliści, jak pisze, fabrykanci świec, bankierzy i, no co jest już wyjątkowo dzisiaj niepoprawne politycznie, żydowscy spekulanci. Ten wątek, że tak powiem, semicki nieustannie się u Berka pojawia. No po prostu, nie to, że Berg był antysemitą, Berg był po prostu spostrzegawczy, prawda? To znaczy zauważył, kto na konfiskatach, na spekulacji się wzbogaci. A druga siła rewolucyjna to jest ta, którą nazywa kliką literacką, albo profesorami praw człowieka, albo deistycznymi księżmi, którzy wynaleźli własną odmianę bigoterii. Prawda? Czyli to są właśnie ci les intellectuels pierwsi, no, wtedy raczej les philosophes, prawda? Nazywali, czyli
właśnie cała ta zgraja postępowych mędrków, prawda, która spekuluje jakiś nieistniejący porządek, i sojusz tych dwóch sił to jest dla Berka właśnie, czyli tego fabrykantów świec i kliki literackiej, to jest siła sprawcza rewolucji, która tymi wszystkimi, jak no nie bez pogardy pisze, krawcami, fryzjerami, piekarzami powołanymi do rządzenia, ona oczywiście tylko manipuluje. Prawda? To jest taka masa uderzeniowa rewolucji, a nie siła sprawcza. A jaki jest cel? No, Berg też wskazuje cel zupełnie jednoznaczny. Głównym, podstawowym celem rewolucji jest zniszczenie religii chrześcijańskiej. Temu wszystkiemu jest podporządkowane całe działa. No i już w 1790 roku, powtarzam, kiedy jeszcze, no, można by powiedzieć, tak materialnie niewiele zniszczono, prawda? To Berg pisze: Francuzi okazali się największymi mistrzami w dziele zniszczenia, i to tak wielkimi, że gdybyśmy my, Anglicy, no oczywiście to troszkę z tym retorycznej przesady, ale gdybyśmy my, Anglicy, ich pokonali w wojnie, to wstydzilibyśmy się narzucić Francuzom takie warunki pokoju, jakie oni sobie sami narzucili. Prawda? Czyli co jest rezultatem? Rezultatem jest powstanie ustroju, który Berg nazywa arystokracją bogaczy albo oligarchią, która udaje czystą demokrację, w której i pedantycznej tyranii, to znaczy takiej, która zaczyna wszystko od początku, wymyśla nieistniejący porządek, ale oczywiście zaczyna od zniszczenia. Tak? To znaczy najpierw trzeba zrównać wszystko, żeby móc zacząć wznosić nową budowlę, która to budowla przede wszystkim musi być całkowicie spłaszczona społecznie, prawda? To znaczy Berg zwraca uwagę, że kluczowe tutaj dla tego nowego ustroju i co oddala możliwość, aby istotnie powstał jakiś ustrój zrównoważony, mieszany na wzór brytyjski, to, że ona niszczy wszystkie elementy pośredniczące między władzą a ludem. Czyli przede wszystkim nie przewiduje senatu, jak my, nie przewiduje arystokracji, nie przewiduje Izby Wyższej oraz likwiduje to, co nawet w najbardziej absolutystycznych warunkach we Francji było przeciwwagą dla tego monarszego absolutyzmu, czyli prowincjonalne parlamenty. Parlamenty, czyli ciała administracyjno-sądowe, ale o charakterze, można powiedzieć, autonomicznym i samorządowym. Czyli zostaje to spłaszczenie, polega na tym, że odtąd Francja, jeszcze raz podkreślam, to Berg pisze to zanim konstytucja została uchwalona z 1791. On analizuje mowy, projekty, zamierzenia. Mówi, zostanie tylko w tej spłaszczonej strukturze. Zostaną urzędnicy, lud i urzędnicy, którzy pobierają na rogatkach myto od praw człowieka. Natomiast, no, jak wiemy, rewolucja w tej fazie jeszcze nie tylko, że nie zabija króla, ale formalnie go zostawia, tak? To znaczy Ludwik XVI wprawdzie przestaje być, ale to też dopiero rok później, formalnie roi de France, tylko staje się roi de France, tak? Królem Francuzów. Ale już Berg wtedy widzi, o co chodzi rewolucjonistom, bo mówi tak. Król jest
faktycznie zdegradowany do pozycji pierwszego urzędnika królestwa, ale urzędnika, którego funkcja ma polegać na tym, żeby był bezsilny w zakresie, w zasadzie wszystkich podstawowych decyzji, a przede wszystkim, aby był bezsilny w zakresie tego, w którym lud mógłby odczuwać, no nazwijmy to, łaskawość monarchy, dobroczynność monarchy. A więc na przykład odbiera mu się wszelkie funkcje czcigodne i pojednawcze, jak prawo łaski. Natomiast celowo w tym momencie pozostawia mu się te wszystkie funkcje, no, które nikomu nie mogą się, jeśli chodzi o władzę, kojarzyć przyjemnie, nawet u największych statokratów. A więc na przykład właśnie jeżeli chodzi o egzekwowanie wszystkich represyjnych praw i zarządzeń, które będzie uchwalało zgromadzenie, a król może je tylko notyfikować, tak jako notariusz. A więc na przykład pozostawia mu się jakby nawet współdziałanie w rzezi tych, którzy staraliby się go uwolnić i przywrócić mu władzę. A więc król nie może sprzeciwić się żadnemu prawu uchwalonemu przez parlament, nie ma prawa weta, nie ma prawa łaski, nie może mianować sędziów, nie może mianować ministrów, są mu oni też narzuceni. Natomiast musi ponieść odpowiedzialność za wszystkie akty represji, jakie nowa władza będzie chciała wprowadzić. A więc de facto wyzuwając go ze wszystkiego, co czcigodne i pojednawcze, pozostawia mu się funkcję szefa wszystkich katów. No to takiego króla czcić i kochać nie da się, prawda? Więc na tym właśnie ów piekielny zamysł rewolucjonistów polega. Dalej jeszcze, no już jeden tylko wątek, prawda, żeby móc przejść do następnych autorów w związku z Berkiem. Mianowicie Berg zauważa wprowadzenie anarchii w armii. Na czym ona polega? Że z jednej strony oficerowie odtąd mają być, ponieważ awanse wszelkie i funkcje mają odbywać się jakby na zasadzie pewnych konkursów, do których oficerowie mają kandydować, tak jak kandydaci do parlamentu. Prawda? Czyli oczywiście odbiera to tym oficerom wszelki autorytet, niszczy samą istotę dyscypliny wojskowej. A z kolei żołnierze, szeregowi, żołnierzom wmawia się, że oni są, no zgodnie z tą doktryną, że to stan trzeci jest narodem, prawda? Że to oni są obywatelami, prawda? A oficerowie tylko jakby pełnomocnikami tych obywateli. Więc czym, Berg mówi, może się skończyć taka anarchia? No tylko jednym. Tam, gdzie jest anarchia, ostateczności zwycięża zawsze goła, brutalna siła. A więc kiedyś przyjdzie taki oficer, taki generał, który, mówiąc kolokwialnie, wszystkich weźmie za mordę. No i przyszedł. Prawda, 18 Brimera przyszedł. Przechodzę teraz do drugiego autora, czyli do Demestre. Tutaj mamy perspektywę zupełnie inną, ale też moment czasowy trzeba wskazać. Prawda? To znaczy, właściwie co dotyczy i Demestra, i innych doktorów kontrrewolucji, jak de Bonal czy Chateaubriand, to oni odwrotnie niż Berg. Oni nie piszą in statu nascendi. Oni piszą, kiedy już właściwie jest po wszystkim. Prawda? Kiedy już cały ten walec rewolucji się przetoczył.
Rok wydania zarówno właśnie pierwszego, najważniejszego dzieła poświęconego rewolucji bezpośrednio, Demestra, czyli Considération sur la France, no to jest rok 1796. Podobnie zresztą Théorie du pouvoir Bonalda. Esej o rewolucjach Chateaubrianda jeszcze jest o rok późniejszy. Prawda? Więc tutaj mamy już ten obraz rewolucji z punktu widzenia takiego, w którym już wiadomo wszystko, co się stało i co więcej, z punktu widzenia jednak nieodwracalności tego, co się stało. Demestre przecież jest autorem tutaj tego słynnego powiedzenia, że ten, kto by sądził, żeby można było wrócić do wrócić do sytuacji sprzed rewolucji, byłby równie szalony jak ten, który mniemałby, że można przelać wodę z jeziora Genewskiego do morza butelkami. Prawda? Pewne rzeczy są nieodwracalne. Na czym polega ta nieodwracalność? To na przykład tutaj powołam cytat innego autora, jednego z pierwszych, właśnie też nie Francuza, tylko frankofońskiego Szwajcara i protestanta, Jacques'a Maledipana, który pisał tak, opisując, to nie jest jakaś tam głęboka myśl, to jest po prostu refleksja z listu, który pisze jako przedstawiciel dyplomatyczny Wiednia. Księżna poślubiła swego notariusza. Dawny kapitan gwardii został księgarzem. Paryski kanonik pomocnikiem drukarskim. Konstytucyjny biskup urzędnikiem biurowym. Jest to całkowite przeobrażenie stanów, a większość Francuzów dostosowuje się do sytuacji. Tak wygląda sytuacja i Demestre ma tego świadomość. Otóż refleksji Demestra są tutaj równolegle dwa podstawowe wątki na temat rewolucji. Pierwsza to określiłbym to jako odczucie tremendalnego wymiaru tego wszystkiego, co się stało. Jakby na poziomie deskryptywnym to jest stupor, osłupienie tą obrzydliwością spustoszenia, prawda, jakie dokonało się w rewolucji i poprzez rewolucję, które no, jest czymś przekraczającym ludzki rozum. To jest misterium tremendum, a może nawet, właśnie nawet nie może, misterium iniquitatis. Prawda? To jest ta obrzydliwość spustoszenia, w której gwałt i przemoc zapełniają świat, zło skaziło wszystko i w pewnym sensie wszystko jest złem, gdyż nic nie jest na swoim miejscu. Demestre lubi używać takiego określenia, które ma właśnie, pokazuje metafizyczny wymiar rewolucji, że to jest schizma bytu, tak? To znaczy byt empiryczny, tak? Rozszedł się z bytem w sensie fundamentalnie ontologicznym, prawda? Czyli tego, co jest właściwym, naturalnym porządkiem rzeczy. A więc to są właśnie ta obrzydliwość spustoszenia to jest to wszystko w tym, co Demestre nazywa, jest tam taki podrozdziałik w tej książce, który jest zatytułowany Bienfait de la Révolution Française, czyli dobrodziejstwa, ale to jest oczywiście w cudzysłowie, to jest szyderstwo, prawda? Więc co to są za dobrodziejstwa? No to są właśnie wywłaszczenia, to jest jedzenie i chleb na kartki, prawda? To jest to złodziejstwo zorganizowane. Można powiedzieć, profesjonalne okradanie zaczyna się wtedy, prawda? Polegające na tym, że rewolucja okrada wszystkich i wszyscy ją okradają, prawda? To jest także brzydota dzieł republiki. Brzydota jej uroczystości właśnie, no, które, jak tu wspaniale było pisane przez profesora Kucharczyka, polegają wszystkim na parodiowaniu, tak? No, parodiowaniu liturgii, parodiowaniu świąt.
no, można powiedzieć, to wszystko właściwie oddaje sens tego sprawienia, że szatan jest małpą Pana Boga, tak? Że szatan umie tylko przedrzeźwiać, tak? Że umie tylko naśladować w sposób głupi, nieudolny i potwornie właśnie brzydki. A więc jest rewolucję, cechuje nicość przede wszystkim, prawda? To są same abstrakcje, to są domki z kart. Demestrzydzi mówi 5 lat, a 3 konstytucje, prawda? Zresztą to w ogóle jest punktem wyjścia do jego no takiej już pozytywnej refleksji, na której tutaj nie ma czasu przedstawiania, że prawdziwa konstytucja nigdy nie jest napisana, prawda? Że prawdziwa konstytucja danego narodu jest, jak prawa fundamentalne na przykład dawnej Francji, jest zapisana w sercach Francuzów, prawda? A nie na żadnych świstkach, nie na żadnych świstkach papieru. Że rewolucjoniści stworzyli republikę, w której nie ma republikanów, prawda? Której nikt tej republiki nie kocha, natomiast wszyscy się jej boją. To strach rządzi republiką. A więc rewolucja opiera się na szalonym pomyśle, że zgromadzenie może ukonstytuować naród. Że konstytucja jest takim samym wytworem jak wszystko inne. Że rząd można zrobić tak jak sikawkę strażacką. Ale to jest tylko jeden poziom refleksji, ten deskryptywny, na którym wznosi się właśnie teologiczno-polityczny. Powiedziałbym o wiele ważniejszy, oczywiście o wiele wyższej rangi. Mianowicie Demestre, i to może na początku jakby zaskakiwać, jeśli nie zrozumiemy, jaki jest tego sens. A mianowicie, rewolucja francuska jest dla Demestra zrządzeniem opatrznościowym. Gdyby powiedzieć, kto jest autorem rewolucji francuskiej, to właściwie odpowiedź brzmiałaby tak. To opatrzność Boża jest autorem rewolucji francuskiej. No i tutaj możemy się poczuć skonsternowani w tym momencie, prawda? No jak to? Zło, brzydota, zniszczenie jest dziełem opatrzności? W jaki sposób? A jednak tak. Ten wywód jest konsekwentny, począwszy od słynnego pierwszego zdania Considération sur la France, które brzmi no tak mniej więcej, że wszyscy jesteśmy przytroczeni do tronu najwyższego, natomiast używa konsekwentnie takiego właśnie oświeceniowego określenia Boga Être Suprême, tak, byt najwyższy. Wszyscy jesteśmy przytroczeni do tronu najwyższego niewidzialnym łańcuchem, co wszystkich trzyma na uwięzi, zarazem nikogo nie zniewalając. I jest to największy cud, że ludzie są wolnymi niewolnikami. Czynią wprawdzie to, czego pragną. Chcą zabić króla? Zabiją. Chcą zburzyć jakąś tam Bastylię? Zburzą. Tylko tym naiwnym dzieciom, tym kukiełkom, wydaje się, że one czynią to dlatego, że chcą tego czynić. A tak naprawdę to one postępują według woli wiecznego geometry. I wszyscy ludzie postępują według woli wiecznego geometry z tą tylko różnicą, że jedni czynią to świadomie, jedni korzą się przed Bożą opatrznością i starają się zgodnie z nią postępować. A inni w ślad za szatanem, pierwszym buntownikiem, pierwszym rewolucjonistą, chcą właśnie tej opatrzności i tej woli Bożej się sprzeciwić. I Bóg im na to pozwala. Pozwala im łudzić się, że czynią to, co chcą. Ale tak naprawdę służą głęboko ukrytym jego planom.
I w ten sposób rewolucja jawi się jako mirakl, jako cud, jako skutek wywołany przez boską przyczynę, zawieszający przyczynę zwyczajną. Rewolucja francuska jest dokładnie takim samym cudem, jakim byłoby owocowanie w zimie. Bo co jest warunkiem każdej rewolucji? I to jest, tu zaczyna się jakby dowód, tak? Mianowicie, aby jakakolwiek rewolucja mogła zaistnieć i się powieść, to muszą zaistnieć dwie okoliczności. Po pierwsze, nie może być nic, co mogłoby jej zapobiec. A po drugie, co jest konsekwencją tego, musi objawić się w pełni bezsilność jej przeciwników. Bo, a to jest właśnie ten element, który przecież no, niejednokrotnie każdego czytającego historię rewolucji francuskiej może zdumiewać. No jak to? To tyle było wspaniałej szlachty we Francji. To nie mogło się znaleźć to choćby kilka tysięcy, że tak powiem, zuchwałych szlachciców, którzy by wzięli i porwali króla, to znaczy go odbili z rąk rewolucjonistów. Dlaczego? Dlaczego nagle nastąpił paraliż woli? Dlaczego pierwszy duke Francji, Montmorency, prawda, przedstawiciel rodu no, pierwszego po królewskim, dlaczego jest tym, który zgłasza wniosek o połączenie się Stanów i utworzenie Zgromadzenia Narodowego i wyrzeczenie się przywilejów feudalnych wszelkich? Dlaczego biskupi? Dlaczego proboszczowie? Na początku właściwie zupełnie się tej rewolucji też nie opierają, prawda? Dlaczego tylu biskupów zrzuca i księży szaty duchowne? Prawda? Dlaczego lud no, do czasu Wandei czy Lyonu no, też właściwie zachowuje się biernie? Otóż to jest właśnie cud, mówi de Maistre. Ta bezsilność, ten paraliż. Ten paraliż dowodzi działania opatrzności, że tak musiało się stać, że to wszystko musiało się wydarzyć, że to wszystko musiało nastąpić, nikt temu nie mógł zapobiec. Ale to samo dotyczy również rewolucjonistów. Jeśli przyjrzymy się rewolucjonistom, mówi de Maistre, to kogóż tam widzimy? No same miernoty, prawda? Mówi, no ludzie, którzy no, w normalnych warunkach nie zrobiliby kariery pod prefekta, prawda? Nagle stają na czele największego państwa w Europie, najbardziej ludnego, najbardziej zamożnego, prawda? No, dysponującego największym kapitałem ludzkim, materialnym, no, pierwszego państwa świata. Otóż dlatego również z tego samego powodu, prawda? Więc to nie oni, to im się wydaje, że oni robią rewolucję tym wszystkim Dantonom, Maratom, a żyrondystów, to kto w ogóle pamięta? Kto z Państwa może wymienić nazwisko jakiegoś żyrondysty? No słucham. No ja też tak się zastanawiam, no Brisson, tak? No co mówią tam te nazwiska, prawda? Nicość, kompletna nicość. A więc to te miernoty, mówi de Maistre, nawet nie wiedziały, do czego dążą. Czy w 1789 roku którykolwiek z rewolucjonistów wiedział o tym, że zamorduje króla za 4 lata? Nie. Więc rewolucja, mówi de Maistre, kroczy sama. A rewolucjoniści są tylko... No, jakby Platon powiedział, boski lalkarz pociąga, prawda, nitkami te marionetki. No, ale zachodzi pytanie, dobrze, ale po co? Dlaczego Bóg postanowił zrobić rewolucję francuską? Bo to Bóg zrobił rewolucję francuską.
Otóż tu oczywiście dopiero teraz pada odpowiedź. Która odpowiada także na pytanie, dlaczego rewolucja we Francji wybuchła. Otóż de Maistre jest nie tylko prowidencjalistą, ale jest także mesjanistą. To znaczy on wierzy, że każdy naród ma do spełnienia jakąś misję, jakieś posłannictwo. A więc i naród francuski. Co było misją narodu francuskiego? Misją narodu francuskiego było przewodzenie pochodowi chrześcijaństwa w świecie. Do tego naród francuski został powołany. O tym mówi słynne średniowieczne powiedzenie Gesta Dei per Francos, tak? Czynienie dzieł bożych przez Franków. Ale naród francuski sprzeniewierzył się temu posłannictwu. Przeniewierzył się długo przed tym, zanim wybuchła rewolucja. Czyż już Franciszek I nie sprzeniewierzył się temu, zawierając sojusz z sułtanem tureckim przeciwko katolickim Habsburgom? Czyż nie sprzeniewierzyli się temu hugenoci? Czyż nie sprzeniewierzyli się także temu ci królowie francuscy, którzy narzucili tak zwane wolności gallikańskie, które były dla Kościoła właśnie niewolą, które było lekko zakamuflowaną tylko schizmą od Rzymu. No a oświecenie, no to już w ogóle jest totalna apostazja. I po to Bóg zrobił rewolucję. Po to Bóg zrobił rewolucję, żeby ukarać Francuzów, ale każda kara Boża jest lecząca. Francuzi muszą zostać obmyci we krwi po to, aby mogli się oczyścić. Aby mogła nastąpić wielka, wielka odnowa. I tę wielką odnowę de Maistre przewiduje, wyrażając taką między innymi maksymą, mówi, kiedy, czym będzie kontrrewolucja? Mówi, la contre-révolution. Ne sera pas une révolution de contraire, mais la contraire de la révolution. Prawda? Nie będzie na opak rewolucją, będzie jej przeciwieństwem, to znaczy czym? Będzie wielką koncyliacją, wielkim pogodzeniem. Francuzi po tak strasznym przeżyciu padną sobie w ramiona, przebaczą sobie nawzajem, ukorzą się przed Kościołem, ukorzą się przed Królem. Nastąpi jakby wielka, w pewnym sensie, apokatastaza. I tak de Maistre myślał przez lat kilkanaście. Ale przyszła restauracja i de Maistre zobaczył, że nic się nie zmieniło. Król wrócił, co z tego? Rewolucja została. To znaczy, zostały departamenty, zostali wskutek, że tak powiem, polityki grubej kreski zostali Fouché, Kiszczak został ministrem spraw wewnętrznych króla, prawda? Nic się nie zmieniło. A jeszcze na dodatek wybucha następna rewolucja tuż przed śmiercią de Maistre'a i de Maistre już nie ma żadnych złudzeń i mówi: umieram razem z Europą. No niestety trzeciego autora już nie mogę Państwu przedstawić, bo zostałem upomniany. Dziękuję bardzo.